Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy kolejnym działaniem, jakie możemy wykonywać na wektorach. Zajmiemy się drugim typem iloczynu, iloczynem wektorowym. Ostatnio powiedzieliśmy sobie o iloczynie skalarnym, dzisiaj powiemy o iloczynie wektorowym. Mamy jeszcze iloczyn diadyczny, ale nim nie będziemy się zajmować na poziomie liceum. A zatem, czym jest iloczyn wektorowy? Iloczyn wektorowy dwóch wektorów, na przykład jakiegoś wektora A, który sobie oznaczyłem tutaj i narysowałem tu, oraz wektora B, który narysowałem tutaj, jest wektorem. Pierwsza ważna rzecz, iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest wektorem, jak sama nazwa wskazuje. Tak jak iloczyn skalarny dwóch wektorów był skalarem, tak iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest wektorem. I na przykład jest to jakiś wektor C, oznaczony tutaj na czerwono, narysowany tutaj. I jakie cechy będzie miał ten wektor C? Moduł z tego wektora, czyli długość tego wektora, wektora C, będzie równa długości wektora A razy długość wektora B razy sinus kąta pomiędzy tymi dwoma wektorami. Tutaj jest ten kąt pomiędzy tymi dwoma wektorami A i wektorem B. Bardzo ważna rzecz, żeby nie mylić sinusa z kosinusem. To jest rzecz, która często gdzieś tam się papra, że w iloczynie skalarnym jest kosinus, w iloczynie wektorowym jest sinus. Często to jest zamieniane miejscami. Bardzo ważna rzecz, żeby w iloczynie wektorowym został sinus, tak jak jest, a w iloczynie skalarnym pozostał kosinus, żeby tego nie mylić. Kolejna cecha tego wektora C, który nam powstanie, kierunek wektora C. Okazuje się, że kierunek wektora C będzie prostopadły do płaszczyzny, w której leżą wektory A i B. Czyli ten wektor C musi być prostopadły do tej płaszczyzny, tak jak tutaj narysowałem. Tu musi być kąt prosty i tu musi być kąt prosty. Zwrot natomiast wektora C zostanie wyznaczony, musimy wyznaczyć zgodnie z tak zwaną regułą śruby prawoskrętnej. Z pewnością się gdzieś spotkaliście już z tą nazwą. Powiemy sobie teraz, na czym ta reguła śruby prawoskrętnej polega. Tu mamy jakieś właściwości iloczynu wektorowego, to za chwilę. Na razie skupmy się na regule śruby prawoskrętnej. Jak to się robi? Otóż, rzeczywiście możemy sobie wyobrazić śrubę prawoskrętną i robimy tak, że kręcimy od wektora, który jest pierwszy w iloczynie wektorowym, tutaj na przykład V, do wektora, który jest drugi, zapisany w iloczynie wektorowym, na przykład tutaj B, a ruch postępowy śruby, czyli to, jak ona się wkręca, nam wskaże zwrot wektora, który nam powstanie w wyniku iloczynu wektorowego, czyli tutaj jakiś wektor F. Ale przynajmniej dla mnie o wiele łatwiej sobie niczego nie wyobrażać, ani żadnej śruby, jak ona tam będzie wchodzić, ani niczego innego, tylko wziąć po prostu swoją rękę, zgiąć palce w ten sposób, cztery palce, kciuk wyprostować i kręcimy palcami od strony pierwszego wektora do strony drugiego wektora, a kciuk, który jest wyprostowany, nam wskazuje kierunek powstałego w wyniku iloczynu wektorowego wektora. Ok, na tym polega reguła śruby prawoskrętnej, mam nadzieję, że to jest w pełni zrozumiałe. Tak się definiuje działanie, jakim jest iloczyn wektorowy, również pewne wielkości. Na razie to nie ma sensu, rozmawiając po prostu o iloczynie wektorowym, dlaczego akurat sinus, dlaczego akurat kosinus. To dopiero nabierze sensu tak naprawdę, jeżeli będziemy mówić o pewnych pojęciach, bo okazuje się, że pewne pojęcia w fizyce mogą być zdefiniowane tylko i wyłącznie przez iloczyn wektorowy, tak samo jak inne przez iloczyn skalarny. I zobaczymy, że zastosowanie akurat takiego działania, że akurat kręcimy w prawą stronę, a nie w lewą, że to jest akurat sinus, a nie kosinus, da nam konkretny sens w przełożeniu na rzeczywiste rzeczy, że ten model w przełożeniu na rzeczywistość się sprawdzi. No okej, na razie porozmawiajmy sobie o cechach iloczynu wektorowego. Pierwsza rzecz to jest fakt, że iloczyn wektorowy jest nieprzemienny, to znaczy A mnożone wektorowo razy B to nie jest to samo, co B mnożone wektorowo razy A. Pamiętamy, że A mnożone skalarnie razy B to było dokładnie to samo, co B mnożone skalarnie razy A, że iloczyn skalarny był przemienny. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Iloczyn wektorowy nie jest przemienny, niestety. A mówiąc szczerze, mówiąc bardziej szczegółowo, iloczyn wektorowy jest antyprzemienny. Czyli A mnożone razy B to się równa minus B mnożone razy A, czyli ten wektor, który nam powstaje w wyniku iloczynu wektorowego A razy B, jest dokładnie przeciwny, to jest wektor przeciwny do wektora B mnożonego wektorowo razy A. Z czego to wynika? Wynika to tak naprawdę
z tego, w którą stronę kręcimy tą śrubą prawoskrętną. Od tego, który wektor jest pierwszy, A czy wektor B. Dlatego, że kierunek tego wektora się nie zmieni. On i tak będzie prostopadły do płaszczyzny, w której leżą wektory A i B, zarówno tu, jak i tu. Wartość tego wektora też się nie zmieni, bo wciąż to będzie długość A razy długość B razy sinus kąta między tymi wektorami. Natomiast zmieni się zwrot, dlatego że zmieni się to, w którą stronę będzie nam się wkręcać ta śruba prawoskrętna. Czy będziemy kręcić od wektora A w stronę wektora B, czy od wektora B w stronę wektora A. To nam się zmieni. Ok. Kilka pojęć, które występują w fizyce, które mogą być scharakteryzowane tylko i wyłącznie przez iloczyn wektorowy. Pierwszą taką wielkością jest moment siły. Moment siły oznaczany zwyczajowo literką M jest rzecz jasna wektorem. I moment siły to jest nic innego jak wektor odległości mnożony wektorowo razy wektor siły. Kolejną wielkością jest moment pędu. Moment pędu to jest wektor odległości czy wektor przemieszczenia wektorowo mnożony z wektorem pędu. No i ostatnim pojęciem, chyba najbliższym nas, jest wektor prędkości. Wektor prędkości to jest nic innego jak wektor prędkości kątowej mnożony wektorowo razy wektor odległości. Tutaj z pierwszą klamrą. Tą sytuację mamy przedstawioną tutaj, tą ostatnią. Na nią sobie zwrócimy uwagę. Sprawdzimy mianowicie, czy wektor V to jest rzeczywiście wektor omega mnożony wektorowo razy wektor R. No spróbujmy. Jaki będziemy mieli kierunek? Kierunek wektora, który nam powstanie z mnożenia wektorowego omega i r, musi być prostopadły do płaszczyzny, w której leżą te wektory, czyli będzie tu, tak jak wektor V. Ok. Jaki musi być kierunek tego, jaki musi być zwrot tego wektora? Zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej od omega do r, kciuk pokazuje w tą stronę, tak jak tutaj ta narysowana strzałeczka. Ok, a zatem będzie to wektor, który ma taki kierunek i taki zwrot w tą stronę. A wartość to jest po prostu wartość wektora V, czyli wartość prędkości. Jak ją obliczymy? Długość wektora omega razy długość wektora R razy sinus kąta pomiędzy tymi dwoma wektorami. Ok, to tyle na dzisiaj. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film był przynajmniej 80% zrozumiały. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.